Panie trenerze, nie mogę zacząć od innego pytania, jak od tego, że no wraca pan po 7 latach do swojego klubu, można powiedzieć, do klubu, którego pan jest wychowankiem. Jakie odczucia panu teraz towarzyszą? No chyba takie same jak za pierwszym razem byłem w klubie. Zawsze w trudnych momentach wracałem do klubu i teraz jest chyba też taki trudny moment, że przyjdzie mi pracować w tym klubie do końca rozgrywek i nie jest to łatwa sytuacja. I kiedy prezes mi zaproponował, żeby pomóc klubowi, więc od razu powiedziałem, że temu klubowi, gdzie jestem wychowankiem, gdzie wiele lat spędziłem jako zawodnik, jako trener, mimo swojego wieku, dalej służę pomocą w tak trudnych sytuacjach. Panie trenerze, na czym pan się skupi w tych pierwszych dniach? Mecz mamy najbliższy w niedzielę. No, pozostało tych meczy 7. Bardzo szybko to będzie szło i chcemy od pierwszego meczu przede wszystkim pomóc zawodnikom podnieść się mentalnie. Nie jest łatwo, kiedy nie wygrywa się meczy, szczególnie tych wyjazdowych, gdzie były do wygrania i w Górniku, i na Wiśle, i w Piaście. Były to mecze, moim zdaniem, gdzie można było poszukać punktu i przypuszczam, że Leszek Olżyński byłby do dzisiejszego dnia trenerem i do końca tych rozgrywek. A ponieważ przegrywało się te mecze, więc działacze pomyśleli, że ta zmiana trenerska, bo w takich trudnych sytuacjach jest potrzebna, to trenerowi nic nie pozostaje, jak poszukać od strony mentalnej przede wszystkim pomocy, uwierzenia w to, że ta drużyna w tym składem, bo tu właściwie nie ma czasu na jakieś szukanie nowych zawodników, nowych ustawień. Przede wszystkim pierwsza sprawa to mentalnie ich podnieść. I mam nadzieję, że moja osoba tak zadziała na zawodników, że wyjdą na najbliższy mecz i na kolejne mecze. Przede wszystkim z wiarą, że przez 90 minut trzeba tak grać, bez względu na klasę przeciwnika, żeby poszukać punktu, bo te punkty są niezbędne. Może już ostatnie pytanie. Panie trenerze, minął, jak mówiliśmy na początku, parę lat, kiedy pan ostatni raz prowadził Stal Mielec, ale kilku zawodników, Maciej Domański, Krystian Gettinger, doskonale pan zna. No tak. I Maciek Domański, Krystian Gettinger i jeszcze wspomnę o Kamilu Kościelnym. Wszyscy ci zawodnicy, to pracowałem z nimi ostatni raz. Miałem okazję z nimi pracować jako jeszcze juniorzy, kiedy zdobywali trzecie i drugie miejsce w Polsce, w juniorach młodszych i starszych, a potem już w seniorach przy awansie do drugiej ligi, jak również kiedy po mnie wziął Janusz Białek, to awansowali do pierwszej ligi. Fajnie się stało, że i Maciej i Kamil wrócili do Stali Mielec. Krystiana Gettingera, to cieszę się, że jest tu kapitanem i odgrywa czołową rolę w tym klubie, w tej drużynie. I mam nadzieję, że oparcie na tych zawodnikach, którzy są tak mocno związani z tym klubem, było bardzo trafnym posunięciem działaczy i trenerów, że w tej chwili grają w tej drużynie. Chciałbym przede wszystkim, życzę sobie, żeby w przyszłości w tej drużynie Stali Mielec grało jak najwięcej wychowanków z tego regionu, bo ta drużyna powinna być oparta na tych zawodnikach, którzy są z tą drużyną, z tym klubem na dobre i złe.